W jaki sposób moglibyśmy zaobserwować konsekwencje spotkania Piłata z Panem Jezusem? Jezus przed Piłatem. To spotkanie jest opisywane w Ewangelii Jana 18, rozdział 28 do 19, rozdział 16, werset. I fragment tego spotkania zawiera w sobie słynne pytanie, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Tak jak przedtem, gdy omawialiśmy spotkanie z Herodem, mieliśmy do czynienia ze światem kultury, teraz wchodzimy w świat polityki. Piłat jest przedstawicielem światowego, rzymskiego mocarstwa. Jego zachowanie to brudna polityka. On rozpoznał zarówno niewinność oskarżonego, jak i nienawiść i zazdrość. Żydowskich oskarżycieli. Jako sędzia zachował pozory sprawiedliwości, jednocześnie ulegając przepełnionym nienawiścią żądaniom żydowskich przywódców. Zaimponował w ten sposób nagromadzonemu ludowi, który został podburzony przez arcykapłanów i wykorzystany do ich celów. Marka 15, rozdział 11, werset to pokazuje. Najpierw Piłat spytał Pana Jezusa Chrystusa, czy Pan Jezus Chrystus jest królem żydowskim? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mojego. Chrystus, ten prawdziwy, świadczył o prawdzie, pomimo, że wiedział, że z powodu tego świadectwa zostanie ukrzyżowany. Mówi nam o tym 1 Tymoteusza 6,13. Rzymski sędzia był niesprawiedliwy, ale nie był głupi. Spokój i opanowanie zarówno w mowie, jak i w milczeniu oskarżonego robiło na nim wrażenie. Był przekonany o niewinności Jezusa, ponieważ wiedział, że oskarżyciele przyprowadzili go przed sąd jedynie z zawiści i zazdrości. Dlatego próbował wypuścić niewinnego więźnia. Najpierw starał się wykorzystać ku temu zwyczaj wypuszczenia w święto Paschy jednego z więźniów na wolność. Dał Żydom wybór pomiędzy Panem Jezusem Chrystusem, czystym bez grzechu, a Barabaszem mordercą i rabusiem. Był to tak zwany wybór oczywisty. Był to wybór pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością a ciemnością. Lud zdecydował się na zło i ciemność. Następnie Piłat oddał oskarżonego w ręce żołnierzy, którzy w straszny sposób potraktowali Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy wypełniły się słowa z Księgi Izajasza 5,14. Jak wielu się przeraziło na jego widok, jak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. W tym stanie sędzia postawił Pana Jezusa Chrystusa przed ludem. Możemy tylko przypuszczać, co Piłat chciał osiągnąć wystawieniem na pokaz tego ubiczowanego. Być może przypuszczał, że stan oskarżonego wywoła współczucie widzów, tak że zadowolą się jedynie karą biczowania. Albo Piłat oczekiwał, że lud oburzy się z powodu takiego potraktowania jednego z obywateli i zażąda jego uwolnienia. Jednak przywódcy ludu izraelskiego odrzucili uwolnienie Pana Jezusa Chrystusa, twierdząc,
że sam czynił się Synem Bożym. Ta wypowiedź spotęgowała jeszcze niepokój, jaki pojawił się w sercu tego niesprawiedliwego sędziego. Dlatego spytał oskarżonego, skąd jesteś? Jezus nie dał mu jednak żadnej odpowiedzi. Piłat uznał to milczenie za akt lekceważącego urażenia jego dumy. Dlatego dał Panu do zrozumienia, że jego władza ma moc ukrzyżować bądź wypuścić oskarżonego. Wtedy Pan Jezus Chrystus dał mu taką odpowiedź. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Wolą Bożą było, aby Jezus cierpiał i umarł. Z tego powodu Piłat posiadał moc, aby Pana osądzić. I to czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 27 do 28 wersetu. Następnie wyjaśnił: dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Szatan wykorzystał Judasza, Żydów, arcykapłanów, Heroda oraz Piłata, aby zabili Pana Jezusa Chrystusa. Jednak to właśnie przez tych ludzi Bóg wypełnił to, co postanowił. Jednocześnie pozostają oni całkowicie winni i odpowiedzialni za wszelkie zło, którego dokonali w stosunku do Pana Jezusa Chrystusa, pomimo że miara winy nie była u każdego z nich taka sama. Wtedy Piłat usiłował wypuścić Jezusa Chrystusa, Pana naszego, jednakże Żydzi przeciwstawili mu się i przedstawili mu możliwe skutki tego postanowienia. Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. To jest polityka w najbardziej brudnej postaci. Nagle przebieg wydarzenia zmienił się diametralnie. Żydzi zaczęli krzyczeć: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat musiał wydać wyrok, nie kierując się prawdą, lecz sytuacją polityczną. Ten niesprawiedliwy sędzia nie uniknie Bożej kary.